Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj sobie pomówimy o Starfieldzie, ale trochę bardziej technicznie. Pomówimy o modach, jak je zainstalować, jak sprawić, żeby one działały. Jak widzicie, tutaj obok mnie jest Legion, którego w końcu mi się udało odpalić. Jest to skórka do Wasko, do naszego robota, także przepraszam. Automatycznie stał się jednym z moich ulubionych towarzyszy. Nie narzeka za dużo, a i przy okazji wygląda czadowo. No i co? Jeśli chodzi o mody, dobrze wiecie, że miałem z tym spory problem. Instalowałem mody przez Vortexa. Tych modów miałem wczytane bardzo dużo, a działało z nich bardzo mało, może z 10%, i to tak w maksie naprawdę. Także tutaj wielkie podziękowania dla Mila Bregi, który chyba mnie od miesiąca albo i dłużej męczył zarówno na moich streamach, jak i na streamach Michaela, żebym przesiadł się na mod organizera. Co w końcu zrobiłem i co w końcu przyniosło oczekiwane efekty. I teraz tak, na początek omówimy sobie Vortexa, ponieważ jest to bardzo dobry menadżer do ogarniania modów do większości gier, ma niezłe wsparcie. Także wspomnimy o nim słów kilka, a i zapewne spora część z was zrobiła podobnie jak ja i po prostu pobierała mody przez Vortexa. Także przejdźmy teraz na stronę Nexusa, gdzie można pobrać Vortexa, gdzie znajdują się wszystkie mody i sobie troszeczkę o nim porozmawiamy. Jak widzicie, jesteśmy na głównej stronie Nexusa. Tutaj możemy sobie wybrać gry, które chcemy modować, które chcemy trochę zmienić pod siebie, nie? Jest tych gierek naprawdę sporo, jest tutaj wsparcie dla bardzo dużej ilości tych najbardziej grywalnych tytułów. Zresztą tych trochę mniej grywalnych też. Przepraszam. I co? No, pierwsze co wypadałoby zrobić, to oczywiście się zarejestrować. Niestety tutaj musimy tu być zarejestrowani, chyba żeby móc pobierać. Nie wiem, ponieważ Nexusa mam już od bardzo dawna i do końca nie pamiętam, ale jak rozmawiałem z jednym z was, to chyba faktycznie była potrzeba zarejestrowania się w Nexusie. Także rejestrujemy się, nie musimy wykupować premium. Ważna rzecz, nie płaćcie, nie ma sensu. Faktem będziemy mieli trochę obciętą przepustowość łącza, ale nie jest to jakiś wielki problem przy modach. Ich rozmiary są na tyle małe, że pobieranie to i tak jest tam sekunda do 5 chyba w maksie, z tego co widziałem przy bardzo dużych modach. Także nie płacimy, nie kupujemy premium, chyba że ktoś bardzo chce i nie ma na co wydawać kasy, no to oczywiście może to zrobić, nie, czemu nie. W każdym razie nie ma takiego obowiązku. Jedyne co jest potrzebne, no to żebyście byli zarejestrowanym użytkownikiem. No weźmy sobie tutaj Starfielda na przykład. Mamy do wyboru od najnowszych, najbardziej docenionych, jeżeli dobrze to tłumaczę, top files. Jak widzicie, mam tutaj bardzo dużo z tych modów pobrane, także korzystałem, nie? Korzystałem z Nexusa i w sumie Vortexa bardzo namiętnie. Co, jesteśmy zarejestrowani w Nexusie. Wypadałoby pobrać Vortexa. Bierzemy support, install Vortex, pobieramy najnowszą wersję, instalujemy ją. Generalnie w momencie, kiedy mamy Vortexa zainstalowanego, kiedy mamy go odpalonego, będziemy już mogli pobierać mody. Skoczmy sobie teraz na chwilkę do Vortexa, ponieważ jest tam też kilka rzeczy, o których warto by było wspomnieć. No i jesteśmy na głównej stronie Vortexa. Ja tutaj mam już grę dodaną.
W sumie Kingdom Coma też, bo do Kingdom Coma też zrzucałem parę modów, żeby rozgrywka była troszeczkę ciekawsza. Mam wyłączonego Vortexa, tak jak mówiłem, ponieważ pod Vortexem bardzo dużo modów nie działa, ale i w tej chwili mówimy o tych osobach, które tak jak ja zainstalowały Vortexa, zainstalowały mody do Starfielda przez Vortexa. Właśnie. Może na sam początek. Na pewno wypada zainstalować Starfield Script Extender. To chyba nawet z poziomu Vortexa wam znajdzie. Jeżeli nie, to wystarczy, że wpiszecie i pobierzecie. Ale co do samych modów. Jak widzicie, mam bardzo dużo modów odpalonych. Część powyłączanych, ponieważ no, nie odinstalowywałem modów. Instalowałem wszystkie mody i po prostu te, które mi się udało sprawdzić i które nie działały, wyłączałem, czekając na aktualizację, która być może by te mody uaktualniła na tyle, żeby zaczęły działać. Nie? Także mam dużo modów pobranych, jeszcze więcej modów wyłączonych ze względu na to, że nie działały. Teraz to się trochę zmieniło, ale to za chwileczkę o tym. I co? Jeżeli jesteśmy już w Vortexie, chcemy sobie pobrać jakieś mody, tak jak tutaj mamy zakładkę Starfielda, ponieważ jakby każda gra ma swój osobny panel z modami, nie? Żeby one się nie kiełbasiły. Mamy Starfielda, wchodzimy, pobierz więcej modów, odpala nam się strona Nexusa, wybieramy sobie mody, weźmy może na te najnowsze. W tym miejscu sobie wybieracie topowe pliki, najbardziej wspierane, czy najbardziej docenione, nie wiem jak to nazwać. Trending to są chyba najbardziej trendy, tak? No, na to wychodzi. No tutaj, jak widzicie, jeden już mam pobrany. Jest to Furnished Starborn Ship, czyli dorzucenie przedmiotów takich domowych na statek Starborna, ponieważ był on strasznie pusty, nawet wyrka nie było, nie? No ale jak pobrać mod? Wchodzimy sobie w moda, pobieramy przez Vortex, tutaj macie opcję Download by Vortex. Pojawia wam się okienko. Możecie Fast Download wziąć, no ale to jest przez Premium, także jak już mówiłem, byście musieli płacić. Jeżeli wybierzecie Slow Download, on automatycznie, jeżeli nie macie uruchomionego, uruchomi wam Vortexa, Vortex pobierze mod i go zainstaluje. Jeżeli macie uruchomionego Vortexa, po prostu się okno przełączy na Vortexa i ten mod pobierze. Możecie też pobrać mod manualnie. I tak samo darmo damka premium, bierzecie slow download. W tym wypadku mod zostanie zapisany w waszych plikach pobierania. Tam, gdzie się zapisuje wszystko, co pobieracie, nie? Dobra, załóżmy, że akurat dany mod nie miał możliwości pobrania przez Vortex. Pobraliście go na manualu. W takim wypadku program automatycznie go wam nie zainstaluje, nie uruchomi go. Musicie wziąć install from. Jak widzicie, tutaj mam mody i normalnie możemy je stąd. Inaczej, to akurat nie mam modów, mam obrazki. Ale tutaj by się pojawił ten mod, który pobraliście i stąd byście mogli go zainstalować. Po prostu wybieracie ten mod, klikacie Open i Vortex już robi za was całą resztę. Także całkiem dobre rozwiązanie, nie? Trzeba przyznać. No ale jak wspomniałem, Vortex radzi sobie ze Starfieldem no, dość mizernie. Większość modów niestety przez Vortex nie działa.
a jak już działają, no to dość mocno kuleją, nie? Właśnie na przykładzie Legiona, który teraz ze mną biega, uruchomiłem ten mod pod Vortexem. Legion teoretycznie miał głos Legiona, ale wyglądał cały czas normalnie, czyli wyglądał cały czas jak Wasko. Tak na szybciutko wam jeszcze tylko pokażę nasz statek. I co? I no właśnie tutaj dochodzimy do momentu, w którym do akcji wkroczył Mila Brega. Namówił mnie na zainstalowanie Motorganizera 2. Link do niego myślę, że też wrzucę w opisie, żebyście nie musieli szukać, a w razie czego jeszcze pokażę, jak go znaleźć. Jak widzicie, jesteśmy u nas na statku. Kora się trochę przebrała, przemalowała. Wydaje mi się, że bardziej pasuje ten wygląd do Sama niż... Znaczy się do córki Sama niż jak to było przedtem. Mamy działające wyrko. Mamy stoły warsztatowe na statku. Mamy szafkę kapitańską. Chyba z osłanianą ładownią, ale tutaj nie jestem do końca pewien, ponieważ sprawdziłem i mi to nie działało. Nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy ja po prostu coś spartoliłem, albo wrzuciłem nie do tego schowka, co trzeba. Dodatkowo bardzo fajny schowek mamy przy naszej sypialni, który ma nieskończoną pojemność, nie? Plus, jeżeli wam się nie podoba taki wystrój, możecie przyozdobić statek samodzielnie, nie? Także zajebista sprawa. No ale nie o modach tutaj dzisiaj, tylko o ich instalowaniu. Więc tak jak mówiłem, dużo modów zainstalowałem przez Vortexa. Mila Brega namówił mnie tutaj na zainstalowanie ich przez Motorganizera 2. Więc sobie przejdźmy do Motorganizera teraz. Miałem problem z wyszukaniem Motorganizera do Starfielda. I już wam pokazuję dlaczego. Jak widzicie, mamy, a weźmy sobie całą nazwę wpiszmy. Jak widzicie, mamy jakieś patche do Motorganizera, jakiś replacement ikon do Motorganizera. Tutaj splash screen, ale nigdzie nie ma Motorganizera. I irytowałem się jak diabli, ponieważ nie mogłem go znaleźć. I już wam pokazuję dlaczego. Wejdźmy sobie na przykład w tego motor Unofficial Starfield plugin for Motorganizer. I teraz w plikach wymaganych mamy Motorganizer 2. Kliknijmy go sobie tutaj. I przechodzimy do strony Motorganizera. Tak jak powiedziałem, ja tutaj wam po prostu linka wrzucę w opisie filmu, więc nie będzie to problem. Ale o co chodzi? Czemu nie mogłem w Starfieldzie znaleźć Motorganizera 2? Ponieważ jest on w modach do Skyrima. Także wyszukując go w Starfieldzie, nie znajdziecie go. Możecie spróbować wziąć przez wszystkie pliki, jakie występują. Wejdźmy sobie na główną stronę Nexusa. I teraz jakbyśmy wpisali Motorganizer, znajdziemy go bez problemu. Ale nie, jeżeli będziecie na stronie modów do Starfielda. Już mi się nazwy gier mylą. No i co? Tutaj pobieramy go ręcznie.
I ono się pobierze nam w folderze naszych pobranych plików. Jak widzicie, jest tutaj na samej górze, ponieważ go na dniach pobierałem. To było naprawdę 2-3 dni temu. Motoorganizer. Instalujemy go, przechodzimy przez proces instalacji. Musimy powiązać nasze konto Nexusa z motoorganizerem, a do tego za chwileczkę przejdę. Weźmy sobie, skoczmy i uruchommy motoorganizer. I teraz tak, z motoorganizerem jest mały problem, ponieważ zazwyczaj on się gryzie z Nexusem. Ja tutaj akurat miałem farta, ponieważ automatycznie odnalazł mi wszystkie pliki, które pobrałem przez Nexusa i je uruchomił. Także ja tutaj nic nie musiałem robić. Ale no tutaj z Michaelem walczyliśmy dosyć dużo. I na przykład on, jak uruchomił motoorganizera, nie widział mu żadnych plików, które pobrał wcześniej właśnie przez Vortexa. Także po prostu musiał wszystkie pliki pobierać na nowo. Nie wiem, co miało na to wpływ, ponieważ kombinowaliśmy na wszystkie możliwe sposoby i tak jak u mnie to zadziałało bez żadnego problemu, po prostu powiązałem swoje konto Nexusa z motoorganizerem i automatycznie zassało mi wszystkie mody, nie? Ale jest to przypadek dość rzadki z tego, co słyszałem, ponieważ no, nie lubi się za bardzo motoorganizer z Nexusem. To najprawdopodobniej będziecie musieli te mody pobrać własnoręcznie. Jak to zrobić? Kiedy już jesteśmy tutaj, załóżmy, że no, tu nic bym nie miał. Wchodzicie w ustawienia, zakładkę Nexus i musicie połączyć z Nexusem. Jak widzicie, ja tutaj mam połączone, więc wszystko jest cacy, nie? Tutaj zamykamy i teraz jak pobrać mody. Weźmy, przełączmy się tutaj na downloads, żebyśmy widzieli. Tutaj jeden mod tak spały trochę pobrałem, żeby przetestować. Wchodzicie, odwiedzacie stronę Nexusa. Dobra, no weźmy, te tank topy nam cały czas wyskakują tutaj. Dobra, są standalone, czyli gra. Wchodzimy w pliki i wybieramy Mod Manager Downloads. Lecimy przez Slowa. Jak widzicie, się tutaj pobierał. Plik jest pobrany. Wszystkie pluginy są powłączane. W tym momencie mamy mod pobrany, mamy mod zainstalowany i zasadniczo powinien on działać. Co do motoorganizera, jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli będziecie chcieli uruchomić Starfielda, uruchamiacie go przez motoorganizera. Ja próbowałem to zrobić kilkukrotnie przez normalnie plik startowy, nie? Starfielda, który nam się tutaj instaluje na pulpicie podczas instalowania Starfielda. Za każdym razem po załadowaniu save'a mnie wykrzaczało. Podejrzewam, że po prostu on próbuje się załadować albo bez modów, albo przez Vortexa. Dlatego jeżeli chcemy odpalić Starfielda, uruchamiamy motoorganizera i z motoorganizera odpalamy dopiero Starfielda, nie? Jak widzicie, wszystko działa, wszystko śmiga. Także jeżeli chcecie ogarnąć sobie jakieś fajne mody, polecam motoorganizera tutaj. Wielkie dzięki jeszcze raz dla Mila Bregi, który tutaj temat dla mnie ogarnął.
w sumie ogarnął. Zmusił mnie do zainstalowania organizera, co wyszło mi na dobre. I co? Jeżeli nie instalowaliście jeszcze żadnych modów do Starfielda, nie kombinowaliście z modami, wejdźcie na stronę Nexusa, zarejestrujcie się na niej, ale nie musicie pobierać Vortexa. Pobierzcie od razu mod organizera, dwójkę i przez niego wszystkie mody instalujcie. Wtedy jest gwarantowane, że większość z nich będzie działać. Jeżeli zrobiliście tak jak ja, że najpierw sobie pobieraliście przez właśnie Nexusa, przez Vortexa, przepraszam, no to spróbujcie odpalić mod organizera. Może będziecie mieli farta i może wam zasie te mody. Jeżeli nie, no będziecie musieli zainstalować te mody ponownie, tak jak wam pokazywałem. I najważniejsza sprawa na sam koniec. Zróbcie backup save'ów. Co prawda u mnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby skaszeniło jakikolwiek save, no ale zabawa z modami zawsze jest ryzykowna, także na wszelki wypadek zróbcie sobie jakiś zapasowy folder, w którym będziecie mieli save'y, kopie waszych save'ów, żeby nie było jakiejś tragedii przez przypadek. No i to tam tyle. Dzięki śliczne, trzymajcie się i do zobaczenia w piątek na strumyku z Kingdom.com. Cześć, na razie.